my mind right here, right now. And even if the world ends, then I'll be fine, no fear, no doubt. I know a place that sneak away, leave the pain, I'll stay with you. Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek. Dzisiaj jesteśmy nadal w Zakopanem. A idziemy na... kolejkę na Kasprowy Wierch. Pogoda jest dziwna. Nie no, jest fajnie jest, ale trochę za ciepło. Słuchajcie, czapka w ręce zamiast na głowie, rękawiczek brak. No właśnie. Ale to jest zdradliwa pogoda, nie? Idziemy pieszo na kolejkę, zobaczymy, czy nam się w ogóle uda wjechać, bo wiecie... Bo tam jest kolejka do kolejki. A jak tam będą 2 godziny stania? A mijamy piękne widoki, które możecie zobaczyć. O, tu na przykład sobie płynie piękny strumyczek. Ładnie to wygląda, nie? Wiosna idzie, słuchajcie. Wiosna idzie, super. Michaśka się cieszy, że idzie wiosna. Widoki niesamowite. A nie cieszy się, że idzie wiosna? Trochę nie. Trochę nie? Ja się, słuchajcie, cieszę, że idzie wiosna. W ogóle napiszcie, napiszcie w komentarzach, czy lubicie wiosnę. Ja wiosnę uwielbiam. To jest chyba najpiękniejsza pora roku, ponieważ wiosna mi się kojarzy z taką piękną zielenią. Oczywiście taka późniejsza wiosna, jak wszystko oczywiście robi się zielone. Bo takie początki wiosny są średnie, ale to jest ta zapowiedź, że będzie wiosna, będzie pięknie. Idzie lato, ciepło i w ogóle. A Marzenka co powie? Jak się wyrazi na ten temat? Ale że co? Jak jest? No bardzo ładnie, podoba mi się. Ja bym jeszcze szła do Chochołowskiej kiedyś. Ale zimą? Tak, zimą, no. To trzeba wcześniej ruszyć. No, bo to jest fajne. Ale tam w ogóle trzeba podjechać autem, nie? No, wiadomo. Żeby na ślad weź, no. Ale jest pięknie, no. Zobaczcie to. Ma takie widoki. To słońce. Ludzi co nie miara, jak zwykle zresztą. No i potem będziemy podziwiać widoki z Kasprowego Wierchu. A wy razem z nami. Słuchajcie, Marek kupuje właśnie bilety. Ale zobaczcie, ta kolejka na 2 godziny tam, nie wiem, czy nie wam pokazuje. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy kupić bilety online. Gdybyśmy wiedzieli, no wcześniej mogliśmy na dole kupić już sobie w takim biletomacie. Nie? A teraz, żeby uniknąć 2-godzinnej kolejki, kupujemy bilet właśnie przez aplikację na stronce Kasprowy Wierch. W ciągu minuty kupicie. No nie wiem, bo na razie się kręci kółeczko. 2 bilety normalne, 1 ulgowy, w góra dół około 300 zł. No drogo. No dosyć drogo. Bardzo drogo. No ale mam nadzieję, że warto. Pokażemy wam, nie? Miśka. Zamiast stać w kolejce, czekać na swój wjazd, można spędzić ten czas przy kawie. I oglądać TikToka swojego. I oglądać swojego TikToka. A wyście już widzieli naszego TikToka walentynkowego? Jeżeli nie, to może pod koniec tego filmiku jak zwykle. Marzeń jest taki dziwny, nie wiem czy mówiłem czy nie, kominek, słuchajcie, który jest oknem na drugą salę. A teraz kapusia. No i soczek. Nie widać nas. W murach jesteśmy. Nie? Na widoczne słowo, nie? Muszę widać biało. Widzę mleko. Mleko? Nie, bo... Dobra, tu dalej chodźcie, no, ale piękny widok, nie? No, warto było przyjechać. A tu popatrzcie, jedzie ten wyciąg. No i co jest napisane? Ale czuję się tutaj zjechać, matko. A tu zjeżdżają ludzie normalnie. Boże, jak on tu zjeżdża, zobacz.
No ja niestety nie umiem jeździć na nartach, więc miałbym ciężko. Ale tu się praktycznie... Boże, jak mi się to podoba! Ale piękne słońce świeci. Ale zobaczcie, co minutę jest inny widok się odsłania, nie? Znaczy jak okno pogodowe. O, teraz tu na przykład widać. Jak tam Michaćka, warto było wjeżdżać? Mhm. Podoba ci się? Nie ma takiej zupy na prawie 2000 metrów, nie? 1987 chyba. Pomidorówka. Na Kasprowym Wierchu, ale pyszna. Z czym jest? Ryż, marcheweczka. Zaparowany obiektywik, ale efekt. Ale za to pH. Michaśka, co tam? Też. Uwielbiam z ryżem. Ja bardziej wolę z makaro. Obiektyw. Nie, niech tak będzie, efekt niesamowity. Tak? A ja to pomidorówkę lubię z makaronem, ale trudno, była z ryżem. Na dole się wszystko topi, a tu trochę mrozi. Ale na przykład -8. Szczególnie jak wiatr zawieje. No właśnie. Ale warto dla tych widoków, słuchajcie. To jest lepsze niż ta zupa. O, tu też masz takie, zobacz, ciuszki. Poczekaj, tu ładna sukienka też, nie? Taka mała. Nie, no to nie jest takie. Mała. O, teraz to już większa. To jest poliester. Aha, to nie poliester, to nie, bawełna. A nie, czy jest bawełna? 100% bawełna. Ładne, nie? To jest zaraz z tym. Która? Jak się to nazywa? Zapomniałem, jak się nazywa, no. No, ale teraz rozmiar. Ale małe? No to większą już wzięła. Na 80. Jakie tu sukienki ładne. Proszę bardzo, jakieś rozmiary? Tak, na razie rozglądamy się. To bodziak kupiony. Fajny, bo jest dwa w jednym. Taki bodziak i spódniczka dla Hanusi. To musisz pokazać potem. Pokażę wam. No, no ale tu są w ogóle ładne. Zobacz, jak tu są ładne. Ale 100% bawełna, żeby nie było. Przynajmniej tak napisane. Ale tu są też ładne. Podobają mi się takie kolorowe. Ty, a Maria taką chciał. A ciekawe, są duże takie, nie? Ale to nie jest męskie, to jest wada. Damskie, nie? Zobacz, to jest serio. O Jezu, damskie jest. Może tamtej kupimy? Nie, może nie widzę, chodź, pokaż mi palce. Te zielone to wygrywałem jak... Ogórki. Ogórki. A, ale dalej. Tak ładnie? Wow! Ej, ale patrzcie, blisko tu jest, nie dotykać. Wow, no powiem ci, bajer. Jak ta Michaśka? Dobrze miniona schowałaś? Tutaj jeszcze. Minionek nam towarzyszy. Kalorie, kalorie. Ale ten smak. No, fonda. Rozpływa się usta. Na ciepło. Smacznego. You gotta listen up, listen up.
written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jak się Wam film podobał, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, komentować i nie zapomnieć o dzwoneczku przy subskrypcjach. Właśnie, żeby być na bieżąco. To na razie, pa!